Ten pupil ma jeden build, dlatego dzisiejszy odcinek będzie bardzo szybki. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. Nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o pupile. Dlatego dziś wlatuje kolejny cieniste baśniowe smoczydło, jeden z bardziej unikalnych petów aktualnie w grze. Oczywiście samo cieniste smoczydło jest przeznaczone dla jednostek magicznych, dla legionów magicznych, ale nie jest to taki typowy pupil, który bije mnóstwo legionów naraz. Ten pupil skupia się na single targecie, w przeciwieństwie do takiego szafirowego smoczydła. Ale nie powiedziałbym, że jest gorszy, na pewno jest bardzo, bardzo ciekawy ze względu na swoje umiejętności, ale zanim przejdziemy do umiejętności, przypominam o pozostawieniu subskrypcji, łapki w górę oraz jeśli macie jakieś pytania, zapraszam na serwer Discord. Link jak zawsze w przypiętym komentarzu i bez przedłużania przejdźmy do umiejętności. Oczywiście zaczniemy od talentu. Co bardzo ważne, ten talent jest umiejętnością wpadania w szał, więc aktywuje się dopiero 2 sekundy po tym, jak nasz zastępca wpadnie w szał. Szybki teścik, szybki pokaz tego, jak ten pupil będzie działał. Zobaczmy, kiedy aktywuje po jakim czasie swoją umiejętność. A myślę, że wystarczy. Sprawdźmy więc raport. To będzie ten środkowy. Valder wpada w szał w 10 sekundzie. Velen w 13. Z reguły jest to 12, nie wiem czemu tutaj 13. W turze 15. Tak naprawdę powinna to być 14 tura. Użyjemy łowcy cieni, czyli naszego talentu pupila. Efekt trwa 2 sekundy, czyli turę pierwszą i drugą. Jak widzimy, nasz Valder użył swojej umiejętności jeszcze gdy łowca cieni trwał, gdy mieliśmy ten bonus do obrażeń. Porównajmy sobie, czy faktycznie te obrażenia były większe. A w drugim uderzeniu Valder zabił 4160 jednostek. Sprawdźmy pierwsze. Pierwszym zabił 4131 jednostek, czyli ten bonus do obrażeń działa. Pamiętajcie również o tym, że kolejne użycie umiejętności z reguły zadają mniejsze obrażenia z tego względu, że mamy wtedy mniej jednostek w legionie. A te wszystkie obrażenia skalują się oczywiście z tym, ile jednostek mamy w naszym legionie. Skoro wiemy już, jak działa ta umiejętność, możemy przejść do jakichś obliczeń. Trzygwiazdkowy talent łowca cieni przy wysokiej inteligencji może mieć obrażenia rzędu 330 współczynnika obrażeń. Przy okazji legion, który dostanie obrażenia od łowcy cieni, zostanie zniewolony, przez co nasz legion będzie zadawał dodatkowe 17% obrażeń ze wszystkich źródeł, zarówno z autoataków, kontrataków, jak i umiejętności bohaterów. 17% do obrażeń to jest naprawdę potężny bonus, który będzie się naprawdę genialnie skalował z bohaterami, którzy będą tych obrażeń zadawali bardzo, bardzo dużo. W tym momencie największe magiczne obrażenia od umiejętności bohatera zadaje Bertrand. Ma aż 1500 współczynnika obrażeń na przebudzeniu i 1300 współczynnika obrażeń, gdy nasza umiejętność pierwsza jest wymaksowana. Oczywiście Tohar również zadaje ogromne obrażenia, ale pamiętajcie, że procenty skalują się dobrze z wysoką podstawą, z wysoką bazą. Tohar tę bazę ma dosyć niską. Bertrand w tym momencie nie potrzebuje nawet Tohara, żeby dostać maksymalną ilość staków z drugiej umiejętności. Możemy to sprawdzić oczywiście w raporcie. Nie wiem, dlaczego tak to działa, ale po prostu tak to działa. Zobaczmy sobie, tutaj jest pierwsze użycie umiejętności. Jak widzicie, z boku mamy 0% bonusów do
obrażeń od umiejętności bohatera. Bertrand użył swojej umiejętności. Oczywiście mamy talent Pragnienie Krwi, który jest obrażeniami od bohatera, więc aktywuje procent składany, czyli drugą umiejętność Bertranda. Ten pierwszy procent składany jest od talentu, drugi procent składany jest od umiejętności wpadnięcia w szał, a trzeci stack tej umiejętności nie mam pojęcia skąd jest. Jak widzicie, mamy tutaj 12% obrażeń, co oznacza, że ta umiejętność na 4% musiała mieć 3 staki, musi mieć 3 staki. Co mówi nam jedno, maksymalną ilość staków otrzymujemy nawet bez Tohara. Dlatego jeśli chodzi o Bertranda, warto mieć talent Pragnienie Krwi, jeśli nie gracie go z Toharem, żeby mieć maksymalną ilość staków, bez względu na to, kto jest zastępcą. Zmiany, które wprowadzili w stakowaniu Bertranda, na pewno dają mu większą swobodę w doborze swoich zastępców. Dlatego grając Bertranda z cienistym smoczydłem, możecie wziąć kogo sobie wymarzycie, ale najlepiej, żeby ten bohater zadawał obrażenia od umiejętności wpadania w szał, po to, żeby ten bohater również skorzystał z premii do obrażeń od cienistego smoczydła. Tak jak mówiłem na wstępie, ten pupil ma moim zdaniem jeden i tylko jeden build, który widzicie na ekranie. Oczywiście sam build to te umiejętności na zielonym tle. Na tle żółtym mamy teoretycznie umiejętności fajne dla legionów magicznych, ale naprawdę uwierzcie, nie ma dla nich miejsca w przypadku tego pupila. A dlaczego nie ma dla nich miejsca? Mam nadzieję, że zaraz się dowiecie. Drugą umiejętnością z kolei tutaj jest wytrwały łowca cieni, który wydłuża czas działania zniewolenia, czyli naszego bonusu do obrażeń, o 1 sekundę za każdą wielokrotność 75 punktów ducha. Cieniste baśniowe smoczydło może mieć atrybut ducha o wartości 320 punktów. Maksymalnie możemy wydłużyć czas zniewolenia przy 300 punktach ducha o 4 sekundy, ale tak naprawdę potrzebujemy tego ducha 225, żeby wydłużyć ten czas działania o 3 sekundy i to będzie nam naprawdę wystarczało. A dlaczego 225 ducha wystarczy? O tym dowiecie się za chwilę. Na razie przejdźmy do potężnego łowcy cieni. Ta umiejętność zwiększa obrażenia od współczynnika obrażeń o 65% przy wysokiej inteligencji. 330 plus 65% daje nam obrażenia rzędu 544,5 współczynnika obrażeń. Oczywiście potężny łowca cieni nie wpływa na premię do obrażeń, jakby to się nie sumuje, bo widziałem też takie teorie. Nie. To tak nie działa. Wyobrażacie sobie, żeby dostawać premię 100% do obrażeń? No to byłoby lekko przesadzone, nie oszukujmy się. Także wybijcie sobie to z głowy, to nie wpływa na premię do obrażeń. Potężny łowca cieni wpływa jedynie na współczynnik obrażeń naszego talentu. Idąc dalej, bierzemy umiejętność, której potrzebujemy jak powietrza, czyli kontynuacja. Nasz pupil bojowy ma 40% szans na aktywację magicznej umiejętności wpadania w szał po 2 sekundach od pierwszego użycia. Zadajemy obrażenia o wartości 82% pierwszego użycia. Efekt można aktywować raz na 3 sekundy. Tutaj mamy 82%, ale nasze ogólne obrażenia są zwiększone o prawie 18%. Jak to zsumujemy, tak naprawdę uderzamy za 100% z kontynuacji. W tym momencie nasz talent bije za 544,5 oraz nasza kontynuacja bije za 544,5. Oczywiście warto wzmocnić tę kontynuację. Dodajemy sobie wskaźnik krytyczny plus 50% przy wysokim szczęściu oraz, co ważniejsze, zwiększamy szanse na kontynuację nawet o 60%, co w sumie da nam 100% szansy na kontynuację. I moim zdaniem szczęście u tego pupila jest najważniejsze i starajcie się, żeby to szczęście było jak największe. Po to, żeby mieć jak największą szansę na kontynuację, bo jak doskonale wiecie, kontynuacja to ponowne użycie talentu pupila, a jeśli użyjemy ponownie talent pupila, czas trwania zniewolenia odświeży się, przez co nasz legion będzie zadawał zwiększone obrażenia przez dłuższy czas. A już przy 225 punktów ducha te obrażenia będą zwiększone
o kolejne 3 sekundy za każdym razem, gdy użyjemy naszego talentu. W tym momencie, gdy nasz pupil wpadnie w szał, mamy 5 sekund, czas trwania. Po 2 sekundach używamy kontynuacji, ten czas trwania się odświeża. W tym momencie premia do obrażeń ze wszystkich źródeł na zniewolony legion trwałaby przez 7 sekund. Oczywiście przy wysokim duchu może to trwać nawet 8 sekund. Gdy nasz legion się rozkręci i będzie cały czas w walce, po pierwszym użyciu talentu możemy mieć tak naprawdę ten bonus przez cały czas od pierwszego użycia. A to bardzo potężny bonus. Pamiętajcie, że to jest premia do obrażeń od ataków, kontrataków, umiejętności wpadania w szał bohaterów, a nawet od przedmiotów. A ci, którzy grają troszkę w tę grę, wiedzą, jak potężny jest ten przedmiot, jakie potężne zadaje obrażenia. Dlatego kolejna rada dla was, jeśli gracie Bertranda i macie ten przedmiot i gracie z cienistym smoczydłem, starajcie się użyć tego przedmiotu dopiero po tym, gdy wasz pupil wpadnie w szał, żeby te obrażenia zwiększyć dodatkowo. Powiedziałbym, że 6 miejsc na umiejętności to wystarczająca ilość, ważne abyście mieli wysokie atrybuty. Oczywiście jeśli macie więcej miejsc, na przykład 7 miejsc, możecie dać magiczny los, który bardzo łatwo zrobić na 3 gwiazdki, wystarczy go kupić. Wtedy wasza kontynuacja będzie miała 100% szansy na kryta. W tym momencie wasz talent biłby za 544,5 współczynnika obrażeń, a wasza kontynuacja, mając 50% szansy na uderzenie krytyczne, miałaby szansę uderzyć za 816 obrażeń. Ale jeśli by wam się poszczęściło i mielibyście 7 miejsc na umiejętności i wysokie atrybuty, wtedy warto dorzucić magiczny los, który zwiększy prawdopodobieństwo uderzenia krytycznego. Teraz wasz talent będzie miał 50% szansy na uderzenie krytyczne za 816 współczynnika obrażeń, a wasza kontynuacja będzie miała 100% szansy na uderzenie krytyczne również za 816 współczynnika obrażeń. Ale jeśli jesteście szczęściarzami albo szczęściarami i macie 8 miejsc na umiejętności, wysokie atrybuty, wtedy warto dorzucić magiczne duchy, które zwiększają obrażenia krytyczne o 100%, gdy umiejętność pupila zadaje obrażenia magiczne. Jak widzicie tutaj z boku, pupile magiczne mają 2 umiejętności, które potrafią zwiększyć obrażenia krytyczne umiejętności pupila, ale tutaj nie mamy gdzie tego wcisnąć, bo potrzebujemy potężnego łowcy cieni oraz potrzebujemy kontynuacji. Gdyby ta umiejętność była na przykład na szczęście, czemu nie? Na ducha, czemu nie? Szkoda, że jest na inteligencję. Ale wracając do buildu, gdy nasz pupil posiądzie te 8 umiejętności, jego talent ma szansę na kryta o wartości 1361 współczynnika obrażeń. Ma na to 50% szans, a jego kontynuacja ma łącznie 100% szans na aktywację, ma 100% szans na uderzenie krytyczne i ma plus 100% do obrażeń krytycznych. Kontynuacja ma zapewnione 1361 współczynnika obrażeń. No nic, tylko walczyć. Zapamiętajcie sobie te 8 umiejętności, jeśli chodzi o tego pupila, a resztę, które widzicie tutaj z boku, które wydają się całkiem dobre, nie traćcie na nie czasu. Naprawdę, zacznijcie już budować od razu waszego pupila tak, jak ma wyglądać jego finalna wersja. A moje finalne odczucie o cienistym baśniowym smoczydle? Fajny pupil dla single targetu. Jedyny minus to, że wolno się dosyć rozkręca, bo potrzebujemy 12 sekund, 14, żeby pupil wpadł w szał. Pamiętajcie, że pupile również muszą wpadać w szał, ale są również takie wyjątki, których talenty są umiejętnościami pasywnymi, które, jak doskonale wiecie, jak w przypadku bohaterów, tak w przypadku pupili, no są zdecydowanie lepsze, bo działają praktycznie zawsze. Jaszczur jest jednym z tych wyjątków. Drugim jest śnieżny ptak, którego talent również jest umiejętnością pasywną. Trzecim pupilem tego rodzaju jest jadowity jaszczur. Pupile tego typu potrafią szybko się rozkręcić już od pierwszej sekundy, natomiast te, które wpadają w szał, potrzebują 14 sekund, żeby zacząć działać. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś rozjaśnił kilka rzeczy. Ja będę się tu z wami żegnał.
Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!